Jak zamykam oczy i myślę o motocyklu, to widzę w sumie dwa motocykle. Jeden motocykl zapewnia mi turystykę, przygodę, poznawanie różnych krajów od strony niekomercyjnej. Ja nie uprawiam turystyki typowej, raczej nietypową. Cześć, tu Zbyszek, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy naszą norweską przygodę. Jesteśmy już po odprawie dokumentów. Za chwilę wjeżdżamy na prom. No i cóż, kierunek Norwegia, kierunek Nordkap. Moim wrażeniem, jestem przede wszystkim nie wrażeniem, jestem pod wrażeniem motocykla, bo pierwszy raz będę jadę turystycznym motocyklem i jest super wygodny i nie mogę się doczekać tych pięknych fiordów, które zobaczymy w Norwegii. Ja wcale nie mam za dużo bagażu, od razu mówię. Jest tylko to i te dwie to nie moje. Jedziemy właśnie na Nordkap i chciałabym przekazać wszystkim drobne upominki, które na pewno nam się przydadzą. Na ciepłe i zimne dni kubek termoaktywny, także proszę bardzo, zacznę od Lecha. My jedziemy na Nordkap. Tak, my jedziemy na Nord. My jedziemy na Nord. Chciałbym wam przekazać od firmy Larsson apteczki motocyklowe. Tak, miałem marzenie. Przez ostatnie 8 lat mniej więcej, po tym jak pierwszy raz byłem w Norwegii, postanowiłem wrócić tam motocyklem. Znaczy zawsze chciałem. I w tamtym roku zdecydowałem, że w 2022 wyjeżdżam do Norwegii. Kupiłem w tym celu motocykl, rozpocząłem przygotowania, ale znalazłem bardzo fajny, ciekawy i naprawdę duży, no super zorganizowany konkurs. I właśnie płynę do Norwegii, żeby jutro wsiąść na motocykl i ruszyć w kierunku Nordkapu, czyli no, zrealizowania mojego marzenia, w którym no, bym się tego nigdy nie spodziewał, ale pomaga mi Motul. Moją największą obawą chyba jednak jest ten dzienny przebieg. I przede wszystkim wstawanie rano. Nie no, wstawanie rano to jest number one. Jednorazowo, jak zrobiłam, nie wiem, 750 km kiedyś w pełnym deszczu, to był dla mnie wyczyn. Ale potem już następnego dnia zrobiłam tych kilometrów 350. Nie do końca mam doświadczenie z tym, żeby w 10 dni zrobić 4000 km. No. Powiedzmy, że w 7 tygodni zrobiłam ich 5 czy 6 tysięcy, no to jest zupełnie inne odczucie. Cześć, jestem Jacek, przewodnikiem wyprawy Motul na Nordkap. Jesteśmy w Szwecji, w Sztokholmie. Piękna pogoda, piękne widoki. To właśnie stąd zaczynamy naszą przygodę po Skandynawii. Później jedziemy do Finlandii, Norwegii i wracamy do Szwecji. A to miejsce, gdzie dzisiaj jemy lunch i ruszamy dalej w drogę, jest też specjalne, bo właśnie tam, zobaczcie, tam. O, gimbal się przekręca. Jest pływająca sauna. Będzie grillowane szparagi.
A jakby nadanie pójdzie, będzie czyste. Jesteśmy w Szwecji, za mną piękny most. Jedziemy w kierunku północnym, w kierunku Nordkap. W Szwecji urzekło mnie to taki pierwszy w ogóle rzut oka. Inna architektura zupełnie, piękne domki. Wygląda to bardzo malowniczo, no i niecodziennie jak dla mnie, jak na co dzień mieszkam w Polsce. Póki co jedziemy przez lasy. Przebijają się co jakiś czas jeziora piękne, wystające głazy, kamienie, skały na brzegach. Także no, malowniczo zaskakująco tak naprawdę. No. Tego się spodziewałem, ale no takiego czegoś nigdy nie widziałem na oczy, także jestem pod wrażeniem ogromnym. To co właśnie tu widzimy, zerwany grunt, odsłonięte skały, to zostało to w wyniku procesów zlodowacenia przerzucone na południową część Europy. Te moreny, które powstały, które są obecnie w Polsce, to właśnie grunt z tych terenów został przerzucony. Kolejny dzień, wjeżdżamy coraz bardziej w głąb Szwecji. Dzisiaj rano byliśmy na najdłuższym moście wiszącym w Szwecji, a czwartym w Europie. A teraz jesteśmy w miejscowości Bonstadt. Jest to miasteczko kościelne. Co to jest miasteczko kościelne? Są to chatki, domki, które były budowane 350-400 lat temu wokół kościołów. Tam 500 metrów dalej jest kościół i służyły one ludziom, którzy przyjeżdżali na koniach, na wozach, często przychodzili na msze. Trwało to dzień, dwa i aby nie musieli nocować na trawie pod kościołem, właśnie korzystali z takich chatek, które tutaj naokoło widzimy i następnego dnia wracali po mszy do domu. One są budowane z drewna, to wszystko jest oryginalne budownictwo. Oczywiście pewne remonty mogły być zrobione, ale to jest wszystko oryginalne. Także ruszamy dalej. No i co? Coraz bliżej Nordkapu. Jesteśmy na stacji w Finlandii. Jak widzicie, nie ma tu dystrybutorów, ale za to są części do... Zapraszam was, pokażę czego. Ale za to jest dużo części zobacz, do reniferów. Zobacz, pamiateczki. Patrz, co tu się dzieje. A do czego to właściwie jest? No to są części do reniferów. No dobra, ale do czego to się używa? No do reniferów. Jak ci się renifer w tym miejscu wytrze, to wymieniasz na takie. Na dobry nóż mnie nie stać, aż słaby. Słuchajcie, na obiad będzie gulasz z renifera, do tego macie sok z rabarbaru i wodę, a na deserek będzie ciasto jagodowe i do tego kawusia. I oto jest ten gulasz z renifera. Cześć, właśnie jesteśmy po gulaszu z renifera. Pierwszy raz w życiu jadłem gulasz z renifera. Jestem zaskoczony smakiem, jest wspaniały. Po prostu ekstra.